Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym Daily Vlogu i myślę, że zaczniemy go od tej właśnie torby, w której znajdują się moje zdękowane kosmetyki z tego miesiąca, czyli z kwietnia. I od razu Wam mówię, jest tego sporo, więc zabieramy się za przegląd. Zaczynamy od mydełka z Bath & Body Works. Mydełko oczywiście piankowe do mycia dłoni, fantastyczne. Wy wiecie, że ja uwielbiam kosmetyki z Bath & Body Works właśnie do dłoni, więc zużyte kolejne mydełko. Zużyłam również piankę do mycia ciała pod prysznic z Douglasa. Ja w ogóle uwielbiam pianki z Rituals, to też już doskonale wiecie. I moim zdaniem ta się kompletnie nie równa, jeśli chodzi o zapach, trwałość zapachu, ale też samą formę, wiecie, tej pianki. No ładnie pachnie, cenowo wychodzi praktycznie tak samo, ale jeśli już miałabym kupić, to zdecydowałabym się z powrotem na Rituals, a nie na tę piankę z Douglasa. Co mamy dalej? Po kolei, może wiecie co, będę wyciągać po prostu wszystko tak jak leci i Wam o tym mówić, a nie dzielić to na jakieś kategorie. Więc tak, żel do mycia twarzy do Lumispa, seria do skóry tłustej, żel Nuski. Zużył go mój Massimo, już końcówkę, natomiast ja na początku też go testowałam, stosowałam, fajny, chociaż nie do mojej skóry, natomiast u Massimo sprawdził się fantastycznie. Dalej, pianka do mycia twarzy od marki Dermaceutic. Ja tej piance też już Wam opowiadałam chyba w którymś filmie kosmetycznym. Bardzo, bardzo dobra, fajna pianka z półki profesjonalnej. Świetny skład, bo mamy tutaj ksylitol, cynk, mocznik i glicerynę. Naprawdę bardzo, bardzo dobra pianka. Może kiedyś jeszcze do niej wrócę, zobaczymy. Słuchajcie, niestety, ale muszę już się tego pozbyć i wyrzucić. To jest pasta z kalamitą na niedoskonałości od Bandy. Dlaczego niestety? Dlatego, że po pierwsze, nie zużyłam do końca. Nie miałam takiej potrzeby, żeby ją aż tak regularnie stosować na wypryski, które pojawiają się u mnie naprawdę bardzo sporadycznie, a minął już jej termin przydatności, więc muszę się jej pozbyć. Tutaj mamy 14 ml, jeśli chodzi o pojemność, więc to jest naprawdę bardzo dużo, jeśli chodzi o takie stosowanie punktowe. Gdy ktoś ma rzeczywiście problemy bardziej trądzikowe, kiedy te wypryski pojawiają się na skórze, jest ich więcej, to jak najbardziej tak, wtedy jesteśmy w stanie zużyć całą tą pastę, ale tak jak u mnie. Natomiast uważam, że jest to świetny produkt, ma naprawdę bardzo dobry skład, już też nieraz o niej, o tej paście Wam opowiadałam, mówiłam, świetny kosmetyk właśnie na takie wypryski punktowe, nieco śmierdzący, ale nakładamy go tylko w konkretnym miejscu, przecież nie smarujemy całej twarzy tym produktem, natomiast naprawdę wow, bo wypryski potem szybko schodzą. Także niestety nie dokończyłam, więc muszę się pozbyć, bo minął termin przydatności. Chciałam Wam również pokazać taki krem pod oczy z Idolab, który zużyłam. Na jego temat jest post na moim blogu. Tam dokładnie powiedziałam Wam co i jak, ale kiedy dokończyłam już po prostu ten produkt, zużyłam do samego końca, to pościerały mi się tutaj te napisy na nim i to jest jedyny jego tak naprawdę minus jak dla mnie. Słabo to wygląda, nieestetycznie, nie podoba mi się to, chociaż sam produkt, konsystencja i skład naprawdę bardzo fajne. A jeśli nie macie takiego problemu z przesuszeniem w okolicy oczu albo szukacie kosmetyku na przykład do porannej pielęgnacji, który będzie miał lekką formułę, ale będzie treściwa pod względem substancji aktywnych i będzie działać na zasinienia, na opuchnięcia, to jak najbardziej tak. Poza tym też jest fajny aplikator, który można sobie tutaj popracować w okolicy oczu. Natomiast no niestety, ale nie podoba mi się to, jak pościerały się te napisy na opakowaniu. Nie za dobrze to wygląda.
Dalej, zużyłam specjalistyczny tonik kwasowy z biofermentem 10% od marki Shelly. Ja o tym produkcie też już opowiadałam, były nawet rolki na jego temat. Uważam, że jest genialny, ponieważ ma fantastyczny skład. Mamy tutaj substancje kwasowe, mieszankę różnych kwasów, jak na przykład kwas glikolowy, kwas salicylowy, kwas migdałowy, mlekowy, plus do tego mamy sok aloesowy. Mamy ten bioferment 10%, bardzo dobry produkt spółki, powiedziałabym, bardziej naturalnej, czyli idącej w substancje pochodzenia naturalnego, bo tutaj mamy ich aż 98,6% substancji pochodzenia naturalnego, więc naprawdę fajny tonik. Jeśli czegoś takiego szukacie kwasowego, polecam Wam, super działa, szczególnie w przypadku skór mieszanych i tłustych. Zużyłam kolejne opakowanie mojego ulubionego Borotalko, czyli Deo, podpaszki, które zawiera mikrokrystaliczny talk. Proszę, nie piszcie mi informacji na temat talku, jaki on jest szkodliwy, bo takie też jakiś czas temu dostawałam. Marka Borotalko jest marką włoską, która istnieje na rynku kosmetycznym naprawdę ogromną ilość lat. Ma talk mikrokrystaliczny, który jest przebadany, z którego słynie, bardzo dobre produkty, najlepsza jakość i oczywiście działanie. Dobra, idziemy dalej. Dalej, co my tutaj mamy? Mam zużyte płatki pod oczy od marki Lanbena. To są płatki, które jakiś czas temu podjęłam się przetestować i też Wam o nich opowiadałam w którymś z moich vlogów. To są płatki z retinolem, z trzech, które mam u siebie, a w sumie to już z dwóch, bo miałam tę wersję czarną z perłami, wersję, którą oddałam, bo mnie się kompletnie nie sprawdziła i podrażniała mi okolice oczu, wersja z witaminą C, którą już kończę testować, i wersja z retinolem, ta najfajniej się u mnie sprawdziła, natomiast nie uważam, że są to płatki, które robią jakieś wow w okolicy oczu, ale cenowo wychodzą dobrze za takie opakowanie, więc od razu tutaj też Wam mówię, co i jak. Zużyłam kolejne kwasy od marki Dermalogica. O, zobaczcie. Peeling kwasowy na bazie takiego kompleksu 15% kwasów AHA, BHA i PHA, plus dodatkowo 10% enzymy, plus 5% kwas fitowy i tranexamowy. Bardzo fajne połączenie, oczywiście marka profesjonalna, Dermalogica, marka droga, natomiast genialny kosmetyk, nawet do stosowania codziennego, bardzo delikatny do skóry, właśnie przez to połączenie, które tutaj mamy, substancji aktywnych. A jeśli lubicie kosmetyki takie droższe, kosmetyki spółki profesjonalnej, to polecam Wam. Świetny, naprawdę świetny, świetny kosmetyk. Zużyłam zapach od Jo Malone. O, ten właśnie, zapach angielska gruszka i frezja, który bardzo, bardzo lubię. Zapach w takiej tej buteleczce, jak widzicie, z takimi wyżłobieniami. O, i na pewno do niego jeszcze nie raz wrócę, bo to jest zapach, który umilił mi praktycznie całą zimę, taki ocieplający. Z jednej strony zapach, który nie jest ciężki, taki przytłaczający, nie będzie Was od niego boleć głowa. Jest też zapachem, powiedziałabym, bardziej świeżo-pudrowym, ale naprawdę ładny, ładny zapach, więc będę do niego wracać, nie wiem kiedy, ale myślę, że za jakiś czas na pewno do niego wrócę. Ok, lecimy dalej. Jak widzicie, trochę tych produktów mam. Zużyłam masło do ciała od marki Rituals. Co ja mam tu jakieś paprochy, słuchajcie? Nie wiem, czy kot mi się władował do tej torby, bo co chwilę jakąś kocią sierść tutaj wyciągam. Podejrzewam, że tak, bo torba była już przygotowana i stała na podłodze, więc wszystko mogło się tutaj wydarzyć. A ciekawość mojego kota ostatnio, gdzie wchodzi mi do wszystkich torebek, szuflad, szafy i wszędzie, gdzie się da, po prostu przychodzi wszelkie oczekiwania. Ale dobra, wracamy do Denka. Słuchajcie, Sakura. Tak, Rituals, Ritual of Sakura. Zakochałam się w tym zapachu. Mówiłam Wam o tym, bo miałam próbkę, znaczy próbkę, taką całkiem pokaźną pojemność w tubce
tego masła w kalendarzu adwentowym i byłam pod tak ogromnym wrażeniem tego masła i jego zapachu i tego, jak się utrzymuje na skórze, jak działa, jak nawilża tą skórę, tak lekko natłuszcza, że kupiłam sobie oczywiście pełnowymiarowe opakowanie. I to opakowanie nie leci do kosza, ponieważ mogę sobie teraz do niego dokupić sam wkład, o, samą tą część, wypełnić, o ile dobrze pamiętam, chyba jakoś tak, te refile takie, wiecie, te dodatkowe opakowania, więc mogę sobie zostawić to opakowanie, a kupić tylko wkład, więc mam nadzieję, że tak się mi to uda zrobić, przy czym też zaoszczędzę oczywiście na samym opakowaniu, bo refile są tańsze, ale tak będę wracać do tego masła, jest genialne, składowo też jest świetne, więc jak najbardziej jestem na tak. Zużyłam również kosmetyk do twarzy, czyli krem do twarzy od marki Eisenberg. O, dokładnie ten krem, mam nadzieję, że go tutaj dobrze widzicie, to jest krem remodelujący, który powstał też troszkę, z tego co pamiętam, jako inspiracja po remodelującej masce. Ta maska jest w ogóle moim hitem, ale jest też hitem u wielu, wielu osób, bo ona daje super efekty na twarzy. To jest maska oczywiście zmywalna, a jeszcze taka, powiedziałabym, nawet bankietowa, no po prostu cudowna jest ta maska. A tutaj był krem. Krem, który też cudownie sprawdzał się w mojej pielęgnacji. Treściwy, szczególnie polubią go osoby, które mają skórę suchą, odwodnioną, dojrzałą. W nim były też zatopione takie molekuły, które fajnie się rozprowadzało na skórze. No cudowny krem, no po prostu cudowny krem, właśnie taki bogaty, treściwy, natłuszczający, pięknie na skórze pracował, pięknie na niego się nakładało makijaż, a współgrał z filtrami, które też stosowałam, z serum, więc naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tego kremu. Maska do włosów, maska, której też Wam wspominałam, od marki Moroccan Oil, wzmacniająca z serii Reaper, jedna z moich ulubionych, do której wracam regularnie. Co tu dużo mówić, jeśli mnie oglądacie, oglądacie moje filmy, to doskonale wiecie, że to jest mój hit, ta maska już od wielu, wielu lat. Ale jeśli jesteśmy przy maskach, wspominałam Wam w jednym z moich vlogów, że robię wielki test masek w płacie, tanich masek w płacie. I tu jest jedna z tych masek, którą zużyłam, ale nie powiem Wam dzisiaj nic na temat tej maski, bo będzie oddzielny na ten temat film. Więc tylko pokazuję, że mam tutaj opakowanie po tej maseczce. Jeszcze co tutaj mamy? Teraz będzie chyba zaraz pielęgnacja włosów, ale zaraz do niej przejdę, bo mam jeszcze od Rituals. Zużyłam krem do rąk, który też miałam w kalendarzu adwentowym. Widzicie, w takiej małej wersji. Bardzo fajny, lekki krem, bardzo ładny, delikatny zapach, ale żeby z kolei ten krem robił jakiś efekt wow na dłoniach, no nie. Tak jak lubię pianki i lubię masła do ciała i lubię peelingi, to na przykład ten krem no nie wywołał u mnie zachwytu, mówię Wam to szczerze, to niby krem wygładzający, fajne opakowanie, bo z pompką, nie wiem ile on kosztuje, ale więcej na pewno do niego nie wrócę. Bo ten krem niekoniecznie jest, znowu psy szczekają. I teraz produkty do włosów. Dwa kosmetyki od marki L'Oreal Professionnel, o których też Wam opowiadałam. U mnie się te dwa produkty nie sprawdziły. W ogóle ta seria molekularna, Absolute Repair Molecular, no niekoniecznie. Ja nie jestem zachwycona tą serią. Wiem, że ona ma dużo zwolenników. Na moich włosach niestety nie do końca się sprawdziła, więc tu mam szampon. Tutaj mam taki bonder, który... Bonder, takie serum, które też nakładałam na moją skórę. W ogóle wydaje mi się, że to serum to jest kompletnie porażka. Dlatego, że... nakładanie serum na włosy plus do tego nakładanie bondera, nakładanie odżywki, kombinacja, w ogóle to serum nakładamy właśnie jako odżywkę, niby z peptydami, z aminokwasami, no nie, no po prostu u mnie nie zrobiło kompletnie nic, ale zużyłam je do samego końca. Wykończyłam też maskę do włosów od marki Oribe, właśnie tę czarną maskę, też Wam o niej opowiadałam w filmie na temat pielęgnacji włosów. Postaram się podlinkować Wam filmy, w których opowiadam o tych produktach, w opisie do dzisiejszego filmu oraz oczywiście linki do tych produktów. Natomiast bardzo fajna maska. Od razu Wam mówię, bardzo fajna maska, ale
Jedna rzecz, która mnie wyprowadziła z równowagi, to to. Widzicie? Rozwaliło mi się opakowanie, czyli ta tubka, ten zgrzew po prostu mi tutaj puścił. Na szczęście już na praktycznie ostatnich dwóch użyciach. Ale ja czegoś takiego nie lubię. Nie lubię, kiedy rozpada mi się kosmetyk. W ogóle bardzo twarde są te tubki. To też Wam o tym mówiłam. Mimo tego, że kosmetyki dobre, to tubka jednak twarda. No a z drugiej strony są drogie, więc raczej nie powinno być takich sytuacji, że rozwali nam się tutaj tubka. No niestety u mnie się tak stało. Jeden kosmetyk do włosów od marki Kevin Murphy, który zużyłam, czyli taki spray Blow Dry Ever Smooth. Wygładzający, który stosujemy przed prostowaniem, przed suszeniem włosów. Fajny, ale żeby robił coś wow z moimi włosami, to nie, więc na pewno do tego kosmetyku też nie wrócę, chociaż bardzo lubię markę Kevin Murphy, wy o tym doskonale wiecie, ale już na podsumowanie. A nie, przepraszam, mam jeszcze jeden kosmetyk do twarzy, więc zaraz Wam też o nim opowiem. Ale jeśli chodzi o podsumowanie włosów, to zużyłam oczywiście mój ulubiony olejek kuracji od Moroccan Oil. Już sobie zamówiłam następny, mimo tego, że w zapasie mam olejek od Olaplexu i też będę chciała go zużyć, ale to jest w ogóle coś, to jest mój hit od lat, coś do czego wracam regularnie, więc to muszę mieć u siebie w domu. Kto raz wypróbował, ten doskonale wie, o co chodzi. I na zakończenie kolejny niewypał, czyli plastry na wypryski od Pixie. Plastry z kwasem salicylowym i z wąkrotą. No nie, kompletnie nie robią nic. Kompletnie. Nawet próbowałam, nakładałam sobie taki plaster i zostawiałam go na przykład na całą noc, żeby zobaczyć, jak będzie później z wypryskiem na następny dzień. No nie, porażka, porażka, słuchajcie. Kot mi tu jęczy, pipeta. Pipeta. No. Przyszłaś się przywitać, czy jesteś głodna? Widzicie? Przyszłaś się przywitać, czy jesteś głodna? Głodna jesteś, bo jęczysz, tak? Widzicie tę minę? Widzicie tę minę? To oznacza, że muszę już kończyć, bo się oczywiście rozgadałam na temat tego denka, ale przynajmniej wszystkie zużycia z kwietnia zrobione. Zobaczymy, jak będzie w maju, a ja teraz się ogarniam, bo zaraz też jadę na spotkanie, które mam w centrum. Zobaczymy, jak ten dzień dzisiaj się potoczy, także zapraszam Was bardzo serdecznie do dalszego oglądania. A tu jeszcze przed wyjściem z domu taka wielka paczka, słuchajcie, do mnie przyszła od burżuła. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, ale widzę, że pipeta też zadowolona, bo wielki karton się tu pojawił. Jestem już gotowa do wyjścia. Jadę na spotkanie do promenady. Później jeszcze muszę ogarnąć kilka rzeczy. Tak sobie pomyślałam, że szybko Wam pokażę, co mam dzisiaj na sobie. Golfik taki biało-kremowy. Nie pamiętam, chyba z Mojito. Spodnie te takie, wiecie, mom jeans, które Wam kiedyś pokazywałam jakiś czas temu z Zary, niedawno kupione. Do tego trampki z Mojito, torebka Michael Kors duża i płaszczyk Michael Korsa. Założę też moje okulary Just Cavalli. O, idealnie do samochodu, także jadę, a później jak wrócę, to sprawdzimy, co jest w tej wielkiej paczce. Sama jestem bardzo, bardzo ciekawa. No. No to teraz już wiecie, że w tym wielkim kartonie był ogromny balon, ale przyszła też przesyłka, powiedz tak, związana troszkę z sezonem ślubno-weselnym, tak jak widzicie, a w tej przesyłce są dwa podkłady matujące, które są zamknięte właśnie w takich puderniczkach o przedłużonej trwałości i najnowsza maskara, która podobno ma bardzo fajną taką elastyczną szczoteczkę i dawać efekt uniesienia, wydłużenia rzęs. No zobaczymy, będę testować, zobaczymy, jak się sprawdzą.
Także dziękuję, bourgeois. A ja właśnie zrobiłam sobie kawkę, tak jak widzieliście, i zabieram się za porządki. Porządki w kuchni, a dokładnie w tych oto szafkach. Czas najwyższy to zrobić, ogarnąć, wyczyścić w środku szafki, pomyć fronty, więc to jest właśnie ten moment, a wy będziecie to robić ze mną. Przyglądać się, ale może też zainspiruję i was do takich porządków. Do roboty! Pierwsza szafka, którą będę sprzątać, pewnie sobie pomyślicie, że jest tutaj porządek. No może i tak, ale i tak trzeba ją umyć w środku, wyciągnąć wszystko, poczyścić tak naprawdę wszystko, co się w niej znajduje i później przechodzimy na kolejną szafkę. Okej, lecimy z kolejną szafką, która prezentuje się w tej chwili tak. I co? Muszę przejrzeć przede wszystkim leki. Sprawdzić, czy są jakieś, które się już przeterminowały. Zrobić porządek w przyprawach. Pomyć półki, tak jak wcześniej. Umyć fronty. No, kolejna rzecz do ogarnięcia. Chociaż i tak uważam, że ta szafka, która jest tutaj, będzie najgorsza. Ale dobra, lecimy dalej. Dobrze, to teraz szafka, w której widzicie to, czyli makarony i jakieś elementy jedzeniowe. Ogarniamy. Po jednej części kuchni posprzątane, resztę zostawiam sobie na inny dzień, ale zabieram się właśnie za risotto ze szparagami. Pierwsze szparagi w tym sezonie, zobaczymy jak będą smakować. Pokroiłam już szparagi. Przygotowałam sobie ryż, oczywiście ryż arborio do risotto. Powinno być białe wino, ale prosecco też będzie dobre. A tutaj już mi się robi bulion do risotto, więc zaczynam przygotowania. No, powiem wam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, czy szparagi już są dobre, czy risotto nam wyjdzie, czy to już jest ten moment. A kupiliśmy szparagi w Biedronce za całkiem dobrą cenę. Dlatego też stwierdziliśmy, że czas najwyższy wypróbować.
Kolacja gotowa, więc mogę się już z wami pożegnać. Risotto ze szparagami zrobione. No, muszę wam powiedzieć, że wyszło całkiem dobre. Więc teraz będziemy się delektować. A ja już żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa!